5 minut dla Maćka, dziennikarz, publicysta, reżyser, kierownik produkcji filmu o katastrofie smoleńskiej. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja już niewiele dodam, bo to, co powiedziała przed chwilą pani Nazar, trochę mrozi krew, bo my się wszyscy tutaj mobilizujemy i zbieramy i uświadamiamy sobie, że jesteśmy od lat oszukiwani, a okazuje się, że nowa metoda na przyszły rok została już przygotowana, bo naszą mobilizację ktoś przewidział. Ale bądźmy dobrej myśli, bo widać, że presja społeczna ma sens i ta decyzja niedawna, ta interpretacja Komisji Krajowej o tym, że jednak można robić kopie protokołów, oznacza, że jednak presja nasza ma sens i że jednak możemy sporo wywalczyć. Ta mapa, o której mówił pan Artur Dmochowski, jest tylko częścią, bo jest jeszcze druga mapa, równie przerażająca, taka mianowicie, że w tych okręgach, w których liczba głosów była najwyższa, głosów nieważnych była najwyższa, to są również, przedziwnie pokrywa się z mapą zwycięstwa Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To znaczy mniej więcej tak samo się, gdyby te mapy na siebie nałożyć, to widać, że tam, gdzie ludzie potrafią głosować, gdzie nie wypełniają błędnie swoich głosów, tam Platforma i PSL przegrywa. Wygrywa tam, gdzie są inne tendencje. No to oczywiście to czerwone Mazowsze jest groteskowym zupełnie obrazem. Znaczy mieszkamy w krainie idiotów, to znaczy jesteśmy w krainie kretynów, których co trzeci nie potrafi zrozumieć, na czym polega głosowanie. To nie jest domniemanie przestępstwa, to jest po prostu oczywisty dowód przestępstwa, a to, że my się tylko oburzamy, jest, przepraszam, naszą winą. My jesteśmy wspaniałym narodem, który potrafi się mobilizować w sytuacjach poważnych, jawnych zagrożeń i potrafi zwyciężać i jest niestety prawie bezbronny w sytuacji zagrożeń ukrytych. A sytuacja fałszowania wyborów, czy sytuacja wielu zmian, które w tej chwili w Polsce zachodzą niepostrzeżenie, to jest właśnie ta ukryta, niejawna katastrofa. I my w takiej sytuacji niestety bardzo często tych ludzi, wielu z tych ludzi, którzy tu przechodzą, reagujemy czymś najgorszym, to znaczy obojętnością i biernością. I ja mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie, czy to wszystko, co Józef Orzeł, Ewa Stankiewicz i wszyscy ci ludzie, którzy rozbudowują w nas to poczucie, że od nas zależy, czy będziemy dalej oszukiwani, czy dalej będą nam tę Polskę zawierać, że to wszystko jest początek takiego procesu mobilizacji, który jest niezbędny. Bo ja miałem tutaj, Ania Sikora przed chwilą opowiadała o trudnościach, jaki ten zespół powołany przez Prawo i Sprawiedliwość miał. Ja bardzo dobrze temu zespołowi życzę, ale no przyznam, że jestem niespecjalnie usatysfakcjonowany efektami. Wydaje mi się, że to, że partia opozycyjna chce zdobyć władzę, powinna dowieść tego właśnie w ten sposób, żeby pokazać, że potrafi we wszystkich 26 tysiącach komisji mieć swoich mężów zaufania i mieć kopie protokołów, żeby je móc policzyć. Ostatnim razem w 8 tysiącach komisji, w 1/3 nie udało się uzyskać kopii protokołu, w związku z czym niemożliwe było obliczenie. Mam nadzieję, że teraz teraz stanie się inaczej, że teraz wszystkie protokoły będą, że wreszcie będziemy mogli alternatywnie policzyć i nawet te tak zwane ruskie serwery nie będą w stanie sfałszować tego wyniku. Od tego zależy bardzo wiele, bo będziemy mieli poczucie, czy jesteśmy w stanie to zrobić. To znaczy, to jest dowód po pierwsze aktywności, ale po drugie skuteczności. Ja liczę na to, że wszyscy posłowie opozycyjni, wszyscy radni opozycyjni z jedynkami wezmą odpowiedzialność za to, żeby w ich komisjach te głosy były policzone. Ale myślę też, że każdy z nas powinien poczuć się tak, nie tylko oburzyć się, nie tylko wziąć udział w manifestacji, nie tylko posłuchać wypowiedzi paru osób, ale również własnej swojej komisji przypilnować. Znaczy w mojej komisji muszę mieć sfotografowany ja albo ktoś z mojej rodziny czy z moich bliskich, muszę mieć kopię, musi być ta kopia i potem te 26 tysięcy kopii trzeba policzyć, inaczej nie wygramy. Dziękuję bardzo.